2014 roku byliśmy świadkami kanonizacji papieża Polaka. Jako jego osobisty sekretarz obecny metropolita lwowski, w obecności zgromadzonych tu kapłanów i całego ludu Bożego, pragnę uroczyście przekazać cząstkę świętych relikwii świętego Jana Pawła II dla parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Czernichowie. Niech ich stała obecność w tej świątyni stanie się pieczęcią podkreślającą jedność Kościoła Świętego zgromadzonego wokół następcy świętego Piotra oraz jedność w modlitwie. Księże proboszczuj, przyjmij te relikwie, otaczaj je należną czcią i przekazuj do uczczenia wiernym. Niech wszyscy modlący się przed tymi relikwiami za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II otrzymują obfitość łask i niego naśladują w wierze i gorliwości. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Moi drodzy, tak bardzo chciałbym być dzisiaj osobiście razem z wami, ale z powodu pandemii koronawirus są pewne ograniczenia, obostrzenia. Dlatego w ten sposób duchowy się dzisiaj z wami łączę i życzę, by święty Jan Paweł II był dla was największym i najlepszym przewodnikiem w drodze ku świętości. Szczęść Boże!